Nagle wydało jej się, że przemoc jest nieuniknionym czynnikiem serca. Być może najważniejszym czynnikiem ze wszystkich. Rzeczą, która jak złe nasienie leży za dobrocią, za współczuciem, za objęciem samej miłości. Czasami była głęboko ukryta, czasami była blisko powierzchni, ale zawsze tam była. Gotowa do ukazania się w odpowiednich warunkach, w całej swojej irracjonalnej okropności. The Betsyd William March. Sprawa Delisa Torres. Niebezpieczna kobieta. Matką bohaterki tego podcastu była kobieta nazywająca się Olga Brown. Pochodziła z Anglii. W latach czterdziestych wychowywała się w Liverpoolu. Jej rodzice byli bardzo surowi, restrykcyjni i to właśnie ukształtowało jej charakter. W późniejszych latach, kiedy Olga wychowywała swoje własne dzieci, chciała przekazać im takie same wartości. W jej odczuciu nie było nic gorszego niż amerykańskie szkoły publiczne, w których pozwalano na niefrasobliwość. W 49 roku, w wieku 16 lat, przeprowadziła się do Stanów Zjednoczonych, chociaż wcale tego nie planowała. Pod koniec lat 40. Olga jako ambitna nastolatka uczyła się pisać na maszynie i przygotowywała się do zostania sekretarką. Wtedy na jej drodze pojawił się mężczyzna, który nazywał się Jim Hall. Mężczyzna pochodził ze Stanów Zjednoczonych, urodził się w Kentucky i pod koniec lat 40. stacjonował w pobliżu Liverpoolu, jako żołnierz sił powietrznych. Parę tygodni później Olga stanęła przed ołtarzem. Miała wtedy 16 lat, a jej partner, Jim, 21. Po zawarciu małżeństwa państwo Hall przeprowadzili się do Stanów Zjednoczonych, gdzie zamieszkali z rodziną Jima. A w sierpniu 1950 roku, czyli niecały rok po ślubie, na świat przyszła córka pary nazwana della Fay-Hall. Rok później na świecie pojawiła się jej młodsza siostra Dona. Olga, czyli matka dziewczynek, pomimo tego, że czuła się początkowo w Stanach Zjednoczonych obco, szybko odnalazła się w nowym otoczeniu. Na początku lat 50. wraz z mężem kupiła dom i wybrała bycie mamą na pełen etat podczas gdy jej mąż pracował w warsztacie mechanicznym, zarabiając około 60 dolarów tygodniowo. Dzięki czemu rodzina mogła sobie pozwolić na przyzwoite, a nawet wygodne warunki do życia. Krótko po kupieniu domu w 1952 roku, czyli wtedy, kiedy Della, starsza córka pary, miała dwa lata, Jim zmarł na raka. Kilka miesięcy później w małym miasteczku zaczęły pojawiać się plotki: ponieważ Olga, młoda wdowa, niecały rok po śmierci Jima, wzięła ślub i wybrankiem był Jean Mellow. W połowie lat 50. Olga i Jean doczekali się dziecka. Była to córka, której nadano imię Sheryl. Wtedy nastąpiła przemiana w Deli, która nie potrafiła zaakceptować swojego nowego ojca ani siostry. A kiedy na świecie pojawiły się kolejne dzieci, syn Scott oraz córka Nikki, Della zaczęła przejawiać agresywne zachowania skierowane nie tylko wobec zabawek, ale też wobec swojego rodzeństwa. Jako mała dziewczynka uwielbiała powieść wydaną w 1954 roku o tytule The Bad Seed, napisaną przez marcza. Fascynowała ją opowieść o dziewczynce takiej jak ona, która staje się seryjnym mordercą. Donna, młodsza siostra Deli, będzie po latach wspominać, że w wieku sześciu, siedmiu lat Della zaczęła przejawiać bardzo niepokojące zachowania. Fascynowała ją przemoc. Jako siedmiolatka zabiła psa, który wałęsał się w okolicy. I pokazała to młodszej siostrze. A kiedy ta zagroziła, że powie o wszystkim matce... Powiedziała, że z nią zrobi o wiele gorsze rzeczy, jeśli postanowi na nią donieść. Po incydencie z psem coraz częściej pojawiały się takie sytuacje, i Della wydawała się czerpać radość z widoku przestraszonych ludzi. Kiedy jej matka spała, sięgała po nożyczki i potrafiła stać nad nią godzinami, zastanawiając się, czy powinna je wbić w jej szyję. Innym razem próbowała młodszej siostrze Cheryl skręcić kark, kiedy ta była jeszcze niemowlęciem. A za każdym razem, kiedy Olga, czyli matka dziewczynek, widziała to, co robi jej córka, stosowała przemoc fizyczną, traktując zachowanie córki jako przejaw zazdrości o młodsze rodzeństwo. Adella w miarę upływu lat coraz bardziej według Dony, młodszej siostry, przypominała diabła. Nie potrafiła zaakceptować braku zaangażowania ze strony rodziców zajętych wychowywaniem młodszych dzieci, bo w tamtym czasie na świat przyszło kolejne dziecko pary, córka Karli. W tamtych latach rodzina składająca się z państwa Melo oraz ich szóstki dzieci przeniosła się do większego domu. Ze względu na to, że rodzina utrzymywała się wyłącznie z pensji Gina, Olga zdecydowała się wynająć poddasze. I przez to, że na górze pojawili się nowi lokatorzy, Della wymyśliła kolejną historię, jedną z wielu. Lubiła opowiadać swojemu rodzeństwu, że na górze mieszkają potwory, które w każdej chwili mogą im odgryźć kończyny. Wiele osób znających rodzinę Melo zadawało sobie pytanie, dlaczego Della zachowuje się w taki sposób. Różnica między jej charakterem, zachowaniem, a wyglądem była uderzająca. Della, jak inne córki Olgi, była ubierana jak żywa lalka. Codziennie zakładała piękne sukienki z wyszywanymi perełkami. Na ułożenie i uczesanie jej włosów matka poświęcała dużo czasu. I przez to wiele osób nie potrafiło zrozumieć, jak to możliwe, że za tym obrazem pięknej, idealnej córki chodzącej do katolickiej, prywatnej szkoły, wychowującej się w dużej, szczęśliwej rodzinie, może kryć się potwór? W 1966 roku w okolicy, w Western Hills, miały miejsce morderstwa rodziny Bricka. Idella lubiła opowiadać, że to właśnie ona była sprawcą. Z jej trudnym charakterem rodzice nie potrafili sobie poradzić, więc postanowili wysłać ją do szkoły z internatem, Mając nadzieję, że rozłąka, brak obecności rodzeństwa oraz dyscyplina będą czynnikami, które spowodują, że Della zmieni się w dobrą osobę. Ale po powrocie do domu, do Cincinnati, było jeszcze gorzej. Bo kiedy Della wróciła do Cincinnati w połowie lat 60. już jako nastolatka, rodzice nie potrafili nad nią zapanować. Mieli wrażenie, że Della nie ma żadnych ambicji. Że jej głównym celem życiowym jest oglądanie sitcomów i programów telewizyjnych. Ponadto, jako nastolatka i później dorosła kobieta, Della zachowywała się tak, jakby postaci, które widziała w telewizji, były jej przyjaciółmi. Twierdziła, że umawia się na ranki z mężczyzną prowadzącym program telewizyjny, ale wtedy rodzice stwierdzili, że takie zachowanie jest normalne, a Della zachowuje się w taki sposób, ponieważ nie ma przyjaciół w prawdziwym życiu. Nie miała znajomych w szkole, nie miała z kim spotykać się po lekcjach, więc tworzyła więzi w swojej głowie albo z fikcyjnymi postaciami, albo z gwiazdami. Della miała w swoim życiu jedną osobę, którą mogła nazwać przyjaciółką. Była to jej siostra Dona, której szczerze nienawidziła. W latach 60. Dona i jej o rok starsza siostra Della chodziły często na imprezy. Dlatego kiedy w środku nocy siostry zostały aresztowane i przywiezione do domu, Olga postanowiła je rozdzielić. Della została wysłana do krewnych mieszkających w Maryland, ale szybko wróciła do Ohio. Po powrocie wróciła do liceum, do którego chodziła wcześniej, i krótko później okazało się, że jest w ciąży. Tuż po ukończeniu szkoły średniej w 1969 roku Della wyszła za mężczyznę, który nazywał się Joseph, nazywany przez wszystkich Joe Hofer. Państwo młodzi zamieszkali w wynajmowanym mieszkaniu, znajdującym się w zaniedbanej części okolicy. A parę miesięcy później na świecie pojawiła się córka pary, Sean. Pomimo tego, że znajomi i rodzina uważali, że państwo, Hofer, tworzyli szczęśliwe małżeństwo, nie mogli bardziej się mylić. Bodella postanowiła stworzyć prywatne piekiełko dla Joeego, który był ojcem jej dziecka. Chciała pokazać, jak bardzo była nieszczęśliwa, przez to, że została zmuszona do urodzenia dziecka i wyjścia za mąż. Joeego przez większość dnia nie było w domu. Podział był jasny. On miał pracować, a ona zajmować się córką i sprzątać. Della nie potrafiła zaakceptować takiego podziału ról. Nie chciała sprzątać, ani tym bardziej zajmować się małą córką. Kiedy na horyzoncie pojawiła się okazja, postanowiła z niej skorzystać. Bo kiedy w 1970 roku przeszła niegroźną operację, nie wpływającą ani na jej zdrowie, ani na zakres ruchów, wmówiła swojemu mężowi, że nie jest w stanie wstać z łóżka. Dlatego o wszystko musiał zadbać Joe. A później Sheryl, która jako zbuntowana nastolatka przeciwstawiła się matce i wprowadziła się do starszej siostry Delli. Według relacji zarówno Sheryl, jak i Joeego, Della była osobą, z którą można było żyć tylko wtedy, kiedy wszystko szło po jej myśli. Siostra nie mieszkała u niej długo, bo w 1971 roku wyprowadziła się, a krótko później, na początku 1972. Złożono pozew o rozwód i Della oraz jej mąż Joe zaczęli toczyć ze sobą wojnę o to kto przejmie opiekę nad Sean. Ostatecznie kiedy w 1973 roku rozwód został sfinalizowany, opiekę nad córką przejęła matka. Joe początkowo płacił tylko alimenty, ale z czasem zaczął domagać się przejęcia opieki nad córką. Mężczyzna ożenił się ponownie i jego żona naciskała na to, aby odebrać Delli dziecko. Za każdym razem, kiedy Szon przyjeżdżała do swojego ojca, była brudna, ubrana w dziurawe ubrania i ogółem wyglądała źle. Sytuacja zmieniła się w 1975 roku, bo wtedy Della poznała swojego drugiego męża. Nazywał się on Ralph Beyer, chociaż jego imię jest zmieniane w niektórych artykułach na Jim. Był rówieśnikiem Delli. w chwili poznania miał 25 lat i miał swój własny, mały dom. Ralph był spokojnym, stabilnym mężczyzną, który zarabiał około 12 tysięcy dolarów rocznie, a jego praca była związana z hydrauliką. Chociaż zarówno Sean, jak i były mąż Deli, Joe, polubili Ralfa, pan Hofer, jak i jego nowa żona próbowali odzyskać opiekę nad Sean. W latach 70. pojawiły się pozwy sądowe, różne spekulacje, plotki. Doszło nawet do kilku procesów i każdy miał coś do powiedzenia na temat Deli. Przeciwko niej zeznawała jej własna matka, Olga. Kobieta twierdziła, że Della jest alkoholiczką i bierze różne substancje, ale Della powiedziała, że pije tylko okazjonalnie, czyli systematycznie. Według zeznań Walerii, macochy, Szon miała żyć w ciągłym strachu przed matką i miała być maltretowana oraz głodzona. To cytat. Della miała być przebadana przez psychiatrę i ten ekspert orzekł, że kobieta jest zdolna do wychowywania dziecka i zapewnia mu dobre warunki. Będąc w sądzie, Della toczyła osobną batalię. Ze swoją matką, która została określona jako najbardziej podła istota na świecie. Według dokumentacji sądowej, Della zeznała, że w wieku 16 lat miała uciec z domu, szukać schronienia w YMCA, tak samo jak większość jej rodzeństwa. I chociaż wszystkie dzieci Olgi zgodnie twierdziły, że matka była niezwykle surowa, wyłącznie Della twierdziła, że Olga była okrutna i dotkliwie biła swoje dzieci. To jest ważny aspekt tej historii. Jeśli chodzi o opiekę nad szon, to ostatecznie przejęła ją Della. Niedługo później oddała córkę byłemu mężowi, czyli Joe'emu i powiedziała, że jest zajęta innymi sprawami. Chodziło o mężczyznę. Jego imię nie jest nigdzie podawane, w książce jest on opisywany jako Sid. W 1980 roku Della mieszkała u Sida i uczęszczała na zajęcia w szkole dla modelek. Partner Delli, pomimo tego, że był sympatycznym mężczyzną, i miał dobry kontakt z Sean, nie był idealnym materiałem na ojczyma. Joe postanowił odseparować córkę od tego mężczyzny w momencie, kiedy dowiedział się, że to dealer. Bo kiedy Sean pewnego dnia wróciła do domu ojca i powiedziała, że mama oraz jej nowy partner mają biznes związany z Coca-Colą, Joe dowiedział się, że chodziło o Kokę, która przesypywała się kilogramami przez mieszkanie Sida. Kiedy w latach 80. na świecie pojawił się syn Joe'ego oraz jego drugiej żony, Sean została potraktowana przez macochę jako zbuntowana nastolatka i została wysłana do rodziny zastępczej. Zamieszkała w Indianie i zaskakująco szybko przystosowała się do nowego życia. Od tej pory od swojej biologicznej matki, Deli, dostawała prezenty, kartki oraz notatki wyłącznie z okazji świąt oraz urodzin. Tymczasem związek Delli oraz Sida stał się bardzo burzliwy. Para nagrywała razem filmy porno, zajmowała się handlem substancjami niedozwolonymi, a z czasem Della pokazywała coraz częściej swoje mniej przyjemne oblicze, to które widziało jej rodzeństwo. Była bardzo zazdrosna o swojego partnera, do tego stopnia, że nie pozwalała mu patrzeć na kobiety, a kiedy się kłócili i była na niego zła, groziła mu, że go zabije. I Sid był przekonany, że kiedyś tak się stanie, ponieważ kiedy któregoś razu poszli razem do klubu, czekało na niego dwóch bandytów. Mężczyzna został wtedy wyprowadzony bocznymi drzwiami przez ochroniarza, który został zaalarmowany, więc uniknięto przemocy fizycznej, a już parę tygodni później jego życie znów znalazło się w niebezpieczeństwie. Po incydencie z bandytami rozstał się z Dellą. Dowiedział się, że to ona ich opłaciła i nie chciał mieć z nią nic do czynienia ale podświadomie nie wierzył w to, że to jego partnerka mogła zrobić coś takiego. Uważał Dellę za słodką i uroczą kobietę i szybko zapragnął do niej wrócić. Tej samej nocy, kiedy spotkali się ponownie, Della zostawiła go w łóżku, kompletnie pijanego. Kiedy mężczyzna obudził się w środku nocy w łóżku, jej już nie było, a jego materac płonął. I pomimo tego, że później doszło do konfrontacji i Della wyparła się wszystkiego, wierzył, że to ona była odpowiedzialna za pożar. Później na jakiś czas wyjechał z miasta, aby być jak najdalej od Delli. Chciał wszystko przemyśleć i przede wszystkim pragnął, aby Della się odkochała i przestała się z nim kontaktować. Ale po kilkudziesięciu nieodebranych połączeniach, kiedy Sid wrócił do swojego mieszkania, okazało się, że Della je zniszczyła. Nie zostało w domu nic, co byłoby w dobrym stanie, bo nawet podłogi zostały wyrwane. A Della stale pojawiała się w życiu Sida. Im bardziej on próbował się zdystansować, tym bardziej ona naciskała na kontakt. Dzwoniła do niego kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt razy dziennie. Kontaktowała się z jego bliskimi i groziła, że ich zabije, jeśli Sid nie będzie z nią rozmawiał. Któregoś dnia włamała się do jego mieszkania i zadzwoniła po policję, twierdząc, że mężczyzna wykorzystał ją seksualnie. Tamtego dnia został spisany jedynie raport. Sidowi udało się przekonać funkcjonariuszy, że Della nie została nawet dotknięta. Nie miała żadnych śladów. I pomimo tego, że w rozmowach z rodziną oraz znajomymi Sid nazywał Delle diabłem tasmańskim, było w niej coś, co nie pozwalało mu trzymać się z daleka. Pomimo tego, że prawie go podpaliła, zniszczyła jego mieszkanie i chciała go zamknąć w więzieniu, wracał do niej. Któregoś razu, kiedy jechali razem na imprezę, zostali zatrzymani przez policję. Wtedy w samochodzie Sida zostały znalezione substancje niedozwolone. Podczas gdy mężczyzna został aresztowany, Della skontaktowała się z policjantami i przekazała im wszystko, co wiedziała na temat biznesu SIDA. Oprowadziła ich po całym mieszkaniu i wskazała wszystkie miejsca, w których mężczyzna chował substancje, jakimi handlował. Ze względu na ilość przytłaczających dowodów, SID zdecydował się zawrzeć ugodę, musiał zapłacić 70 tysięcy dolarów oraz został skazany na 45 dni więzienia. W tym czasie Della zdążyła spakować wszystkie swoje rzeczy i przenieść się na Florydę. Kiedy Sid został wypuszczony z więzienia, wróciła do Ohio, spotkała się z nim i powiedziała, że od tej chwili używa imienia Dante. Nie była już zainteresowana Sidem, a jego kolegą. Zaczęła się z nim spotykać, aby odegrać się na byłym partnerze, chociaż trudno nawet określić, za co chciała się zemścić. Związek z kolegą Sida rozpadł się po krótkim czasie, Adela, nazywana wtedy przez wszystkich Dante, przez krótki czas pracowała w restauracji, ale i tak zwolniła się, bo nie interesowało ją tak przyziemne rzeczy, jak stała praca. I większość swoich oszczędności wydawała na rejsy statkiem oraz ekskluzywne restauracje, gdzie miała zamiar poznać samotnego milionera. Na początku lat 80. Della poznała mężczyznę, którego imię również nie jest nigdzie podawane. Ten związek rozwijał się w tak szybkim tempie jak wszystkie pozostałe. Nie minęło wiele czasu, a Della, czy też Dante, zamieszkała ze swoim wybrankiem. Mężczyzna spełniał większość kryteriów, chociaż było właściwie jedno, które się liczyło najbardziej. To znaczy, musiał być bogaty. A tak się składało, że był przedsiębiorcą i miał kilka domów. Zazdrość Delli wydawała mu się urocza. Na samym początku związku przypominała mu bardzo zakochaną nastolatkę. Ale z czasem przywary takie jak zazdrość, agresja stały się nie do zniesienia. A kiedy przedsiębiorca usiłował zakończyć ten związek, Della stawała się potworem. Pokazywała wtedy dwa oblicza i trudno było zgadnąć, na które trafi się tym razem. Albo była zdesperowaną kobietą zdolną zrobić wszystko, aby zdobyć uczucie mężczyzny, albo była zaborcza, żądna zemsty. Przez kilka miesięcy po zakończeniu związku Della mieszkała u swojego byłego partnera ponieważ, jak mówiła, nie chciała się wyprowadzić. Ostatecznie mężczyzna, chcąc zakończyć konflikt i jednocześnie pozbyć się tej kobiety ze swojego życia, zgodził się, aby mieszkała przez jakiś czas w jednym z jego domów. Della nie zamierzała odpuszczać, a to, że mieszkała w jednym z jego domów, postrzegała jako swoją szansę, aby odbudować ten związek. W wolnej chwili, czyli prawie zawsze dzwoniła do tego mężczyzny, kiedy był w pracy lub groziła jego bliskim. A kiedy ten mężczyzna przyszedł któregoś dnia do jednego ze swoich domów, w którym mieszkała jego była partnerka, aby zobaczyć, czy wszystko w porządku, czy może trzeba coś naprawić, został upity. A kiedy obudził się kolejnego dnia, zobaczył, że jeden z jego domów, ten główny, został niemal doszczętnie spalony. Według policji pożar nie był kwestią przypadku. Ktoś podłożył ogień w garderobie. Della twierdziła, że nie mogła tego zrobić, ponieważ była zakochana w swoim byłym partnerze. Tydzień po pożarze zadzwoniła do niego i powiedziała, że jest w ciąży. Nie było to możliwe, ponieważ nie spotykali się od kilku miesięcy i były partner o tym wiedział. Przekazał gratulacje i powiedział, że wkrótce jakiś szczęśliwy mężczyzna zostanie ojcem. Della nie potrafiła pogodzić się z takim rozwojem wydarzeń i przekazała podczas tej rozmowy telefonicznej, że opłaci kogoś, kto jeszcze tego samego dnia zabije go za to, jak ją potraktował. Tutaj cytat. To twoje dziecko pieprzone draniu. Dlaczego mi nie wierzysz? Wiesz, podejrzewałam, że wyprzesz się wszystkiego. Powinnam była cię zabić, kiedy miałam ku temu okazję. I miałam nóż rzeźnicki przy twoim gardle, ale nie miałam odwagi tego zrobić. Były partner tego samego dnia wyprowadził się ze swojego domu i przeniósł się w inne miejsce, spodziewając się, że Della, tak jak obiecała, wynajmie kogoś, kto go zabije. Kiedy skontaktowała się z nim ponownie, grożąc mu przekazał jej, że zapisywał każdą wiadomość, nagrywał każdą rozmowę telefoniczną i tego samego dnia Della zniknęła z jego życia. Nigdy więcej nie miał okazji z nią rozmawiać i dla niego rozpłynęła się w powietrzu. Della tymczasem spakowała się i przeniosła się do Kalifornii. Zamieszkała u swojej młodszej siostry Donny, która zaprosiła siostrę słysząc o jej niepowodzeniach. Bohaterka tego podcastu miała nadzieję, że udaje jej się rozwinąć karierę aktorską, jak tłumaczyła rodzinie. Chciała poklasku. Uwielbiała być w centrum uwagi i uważała, że praca aktorki jest dla niej idealna. Ale krótko po tym, jak przeniosła się na obrzeża Los Angeles, gdzie mieszkała Dona, jej siostra, okazało się, że nie ma zamiaru szukać pracy. Dona miała nadzieję, że siostra jej pomoże albo będzie pracować i dokładać się do rachunków, albo zajmie się dwójką dzieci. Dona żyła od pierwszego do pierwszego, pracowała po 16 godzin dziennie i zajmowała się dwójką dzieci sama. A kiedy Della się do niej wprowadziła, zrozumiała, że to kolejna osoba, którą będzie musiała utrzymywać. Więc nie posiadała się z radości, kiedy w 1984 roku, kilka miesięcy po tym, jak Della przeniosła się do Los Angeles, siostra oznajmiła, że poznała miłość swojego życia, mężczyznę o imieniu Terry i wprowadza się do niego. Jak sama mówiła, nie był idealnym kandydatem na partnera, ponieważ nie był bogatym. Ale miał w sobie coś, co ceniła jeszcze bardziej w tamtym czasie pracował w przemyśle filmowym, miał kontakt z celebrytami, z osobami będącymi w show i dlatego Della chciała go wykorzystać. Kobieta miała okazję być na planach filmowych i poznać taką pracę od podszewki, za kulisami. Nawiązała wtedy znajomość z kilkoma ważnymi osobami w show-biznesie, w tym z prezenterem filmowym, z którym zaczęła romansować. W międzyczasie spotykała się z Terrym i nieustannie wyśmiewała się z jego pracy. Bo pracował na planie filmowym, ale nie był ważną postacią. Terry, tak jak poprzedni partner Deli, miał nadzieję, że ten związek uda się zakończyć jak najszybciej. Nie rozumiał swojej partnerki. Opowiadała historie, które nie brzmiały jak coś, co wydarzyło się naprawdę. Miał problemy, tak jak i ona, z rozróżnieniem tego, co jest prawdziwe, a co zostało wymyślone. Della opowiadała, że zaszła z nim w ciąży, później dokonała aborcji, ale prawdopodobnie nigdy nie miało to miejsca. Ostatecznie jej wybuchy zazdrości stały się nie do zniesienia dla Terego, który zauważył, że nie może nawet patrzeć na aktorki w telewizji. Nie mógł się wydostać z tego związku, ponieważ Della była jak chińska pułapka. Im bardziej starał się wydostać, tym mocniejszy był jej uścisk. Po paru miesiącach związku przeprowadził się do przyjaciela, licząc, że kobieta zabierze swoje rzeczy i rozpocznie nowy rozdział w swoim życiu w innym miejscu, z daleka od niego. Przy okazji wyprowadzki Della powiedziała mu, że teraz zostanie lesbijką. Była zawiedziona mężczyznami, a Tery był przypadkiem beznadziejnym, jak powiedziała. Planowała przeprowadzić się na wschód i do tego Tery bardzo ją zachęcał. Zaproponował nawet, że kupi jej bilet na pociąg i opłaci całą podróż. Della domyśliła się, że mężczyzna chce jej się pozbyć, więc najpierw zdewastowała mieszkanie jego przyjaciółki, a następnie popsuła hamulce w jego samochodzie. Wtedy prawie doszło do wypadku, ale Teremu udało się zatrzymać samochód na czas i nie doznał żadnych obrażeń. W 1988 roku Sean, już dorosła córka Delli, odebrała telefon w środku nocy i usłyszała płacz matki. Della zapytała, czy mogłaby u niej zamieszkać, więc Sean, chcąc odbudować relację z matką, zgodziła się. Kobiety przez jakiś czas mieszkały razem w Chicago, do czasu, aż Della poznała kolejnego mężczyznę. Nazywał się on Grant Bassett. Pracował w Cincinnati. Był przedsiębiorcą i otaczał się wpływowymi ludźmi, co czyniło go idealnym kandydatem. Kiedy się poznali w 1988 roku, on miał 39 lat, a Dante miała 38. Mężczyzna zauważył, że Della to kobieta z klasą, chcąca otaczać się luksusami, więc na pierwszą randkę zaprosił ją na imprezę na łodzi. Della starała się mu dać do zrozumienia, że jest osobą jedyną w swoim rodzaju i musi się pospieszyć, ponieważ ma grono adoratorów. Powtarzała, że spotyka się z prezenterem telewizyjnym, że każdy mężczyzna, który spotyka ją w barze, nie może się jej oprzeć. Proponuje jej prezenty, drogie wakacje, a ona mogłaby mieć każdego. Aby zdobyć jej serce, zaczął jej kupować drogie prezenty: płaszcze, futra, biżuterię. I chociaż nie planował się z nikim związać na stałe, bo był po długim i wyczerpującym rozwodzie w 1989 roku, on i Della wzięli ślub. Grant został jej trzecim mężem i od tej pory przedstawiała się jako Dante Bassett. Nie była zainteresowana miesiącem miodowym, nie chciała wystawnego wesela, ponieważ to by oznaczało kontakt ze znajomymi Granta. Adella nie była nigdy w stanie znieść przyjaciół swoich partnerów. Jeszcze w 1989 roku kobieta zaczęła udawać, że jest w ciąży i była bardzo niezadowolona, przez to, że musiała wraz z grantem przenieść się do Dallas. Było to związane z tym, że jej mąż dostał awans. Jak później mężczyzna o nazwisku Bassett będzie tłumaczyć w wywiadach, Della ciągle chorowała. A tutaj cytat: Jeśli nie miała porannych mdłości, to bolała ją głowa, bolały ją plecy było wiele rzeczy. Nie wiem dokładnie, jakie leki brała, ale na pewno był wśród nich Xanax. I chociaż przed ślubem Della starała się pokazać jako Fem Fatal, Grant ujrzał jej prawdziwe oblicze dopiero po ślubie. Zrozumiał, że jest chciwa i leniwa. Kiedy skontaktował się z jej matką, Olgą Melo, powiedział, że codzienne życie jest męczące. Olga powiedziała, że wcale nie jest zdziwiona i ze śmiechem wytłumaczyła, że z jakiegoś powodu Della nigdy nie przedstawia swoich partnerów rodzinie. Bo gdyby Olga miała okazję spotkać się z Grantem wcześniej, powiedziałaby mu, aby uciekał jak najszybciej. Della nadal prowadziła farsę związaną z byciem w ciąży i wiedziała, że wkrótce ludzie zaczną plotkować, ponieważ nie miała zaokrąglonego brzucha. Więc tym razem udała, że poroniła. Udało jej się przekonać męża, aby wszystkie pieniądze, ostatnie oszczędności przekazał na jej operację plastyczną. Tuż po liftingu twarzy powiedziała, że lekarz wykorzystał ją seksualnie, ale nie chciała tego zgłaszać na policję ani skonfrontować się z tym lekarzem, w obecności Granta. Mniej więcej w tym samym czasie państwo Bassett przeprowadzili się do innego miasta, ponieważ jak później Grant będzie tłumaczył dziennikarzom, sąsiedzi nie chcieli ich w okolicy, ze względu na to, że kłócili się bardzo często i ci sąsiedzi często wzywali policję. Po przeniesieniu się do innej okolicy. Policja znów została wezwana. To Grant obawiał się o swoje bezpieczeństwo, a nawet o swoje życie. A kiedy policja dotarła na miejsce, zauważono, że to Della jest pobita. Więc funkcjonariusze traktowali tę sprawę tak, jakby to Grant pobił swoją żonę. Funkcjonariusze nie przekonały tłumaczenia męża, że Della rzucała się na ściany i zraniła się butelką, którą sama zbiła. Mężczyzna został aresztowany. W czasie, kiedy przebywał w areszcie, Della wyczyściła jego konto bankowe, zdewastowała jego dom, więc gdy mężczyzna wyszedł, nie miał niczego. Skontaktował się ze swoim szefem i powiedział, jak wygląda sytuacja, i wraz z tym szefem czołgali się po mieszkaniu, chcąc odzyskać te rzeczy, które nie zostały zniszczone. Adela na jakiś czas zniknęła z życia Granta. Zamieszkała u swojego brata Scotta. Scott, pomimo tego, że wiedział, jaka jest jego siostra, i nie kontaktował się z nią od lat, Zgodził się na to, aby u niego zamieszkała, ponieważ było mu jej żal, jako jedyna z całego rodzeństwa nie miała stabilnego życia. Żona skota od samego początku znienawidziła Dellę. Jak mówiła, życie z nią przypominało życie ze zbuntowaną nastolatką. Nie dokładała się do rachunków, ponieważ nie miała stałej pracy, nie chciała sprzątać i nie potrafiła znieść dzieci skota. Jedyną nadzieją było to, że Della zaczęła umawiać się na randki więc zarówno Scott, jak i jego żona mieli nadzieję, że kobieta przeprowadzi się do swojego nowego partnera. W międzyczasie Scott został aresztowany, oskarżony o pobicie siostry i toczyła się sprawa sądowa. Della nie miała gdzie mieszkać, i nagle na jej drodze pojawił się mężczyzna o imieniu Jeff. Jeff był bogaty, pracował jako makler, miał kilka domów i został schwytany w sidła, ale próbował się wydostać od chwili, kiedy zauważył, że Della jest inną kobietą niż myślał. Uścisk Deli okazał się jednak bardzo mocny, ponieważ kobieta powiedziała, że jest w ciąży. I chociaż z jego obliczeń wynikało, że nie było to możliwe, to zaproponował, że zapłaci za aborcję, co zasugerowała wcześniej Della. Przy okazji poprosiła go, aby zapłacił za zabieg sterylizacji, bo jak powiedziała, nie czuła się na tyle stabilna psychicznie, aby kiedykolwiek mieć dziecko. Dopiero po czasie, po groźbach, prośbach i płaczu, przyznała, że wymyśliła ciążę. Ale Jeff, jak wyjaśnił, nie planował się z nią wiązać. Chciał poślubić swoją byłą dziewczynę. Nadal było mu żal Delli, którą uważał za bardzo niestabilną i dziecinną kobietę, więc zgodził się na ostatnie spotkanie. Podczas tego spotkania Della usiadła spokojnie w restauracji i otworzyła lekko torebkę. W środku znajdował się rewolwer, wycelowany w Jeffa. Została wezwana policja i Della została aresztowana. Podczas procesu wyszło na jaw, że tym razem nie kłamała i naprawdę była w ciąży. Nie wiadomo co stało się z tym dzieckiem, ponieważ Della nie trafiła do więzienia i zawarła ugodę, musiała jedynie zapłacić grzywne. Wyjechała tuż po ogłoszeniu wyroku, a Jeff nigdy więcej się z nią nie kontaktował. Po Jeffie Della spotkała kolejnego mężczyznę, czwartego męża, Davida Britona. David różnił się od jej pozostałych partnerów. Był od niej młodszy, bo w chwili spotkania miał 32 lata, a ona miała 41. Mężczyzna pochodził z Wielkiej Brytanii i był w Stanach Zjednoczonych na wizie tymczasowej. Pracował na kontrakcie jako informatyk. Spotykali się przez kilka miesięcy i tuż przed jego powrotem do Anglii Della powiedziała, że chce z nim wziąć ślub. Wiedział, że to nie jest odpowiednia kobieta dla niego. Była zazdrosna, zaborcza i chciała, aby całkowicie się jej podporządkował. Przejrzał ją całkowicie. Wiedział, że próbuje nim manipulować. Kiedy mówiła, że chce z nim założyć przedszkole, ponieważ tak bardzo kocha dzieci, wiedział, że to kłamstwo, a kiedy zażądała ślubu, zgodził się. Jego decyzja była w stu procentach samolubna, bo David dzięki małżeństwu chciał zdobyć zieloną kartę. Ślub miał miejsce w Walentynki w 1992 roku. Para zamieszkała razem w Kansas. Dopiero podczas podpisywania dokumentów dowiedział się, ile tak naprawdę jego żona ma lat. Della myliła się w wielu kwestiach. Wcześniej myślała, że wyjdzie za kogoś, kto będzie jej całkowicie posłuszny, kto tak jak poprzedni partnerzy, będzie uległy. David okazał się osobą na jej poziomie, nienawidził jej z całego serca, zaczął fantazjować o zabiciu jej, nawet uzbierał pieniądze na opłacenie płatnego zabójcy. Przeszkadzało mu wiele rzeczy. Między innymi to, że kiedy opłacił wynajem domu, w którym Della miała urządzić przedszkole, okazało się, że była to nieudana inwestycja. Bodella zrezygnowała z tej pracy i nazywała dzieci potworami. Przyjaciele w pracy śmiali się z niego, a jego żona bezustannie wydawała pieniądze. Przy czym nieustannie mu przypominała, że chciała być królową Doliny Krzemowej, jako żona informatyka. A została żoną piwniczaka, który zamykał się w pokoju i tworzył kody. Któregoś dnia policja pojawiła się w domu państwa Briton i funkcjonariusze nie wiedzieli, co powinni zrobić. Bo Della odbijała się od ścian i krzyczała, że mąż ją pobił, natomiast David prosił funkcjonariuszy, aby go zabrali z tego domu. Na komendzie został wtedy spisany raport i David wrócił do domu. Poczekał, aż minie odpowiedni okres, aby mógł zatrzymać zieloną kartę, i dokładnie w tym samym dniu wyprowadził się z domu. Della ponownie zadzwoniła na policję, kiedy zauważyła, że mężczyzna chce odejść i powiedziała, że ją pobił. Wniosła o wydanie zakazu zbliżania się, i David bardzo się z tego cieszył, bo mógł odebrać wszystkie swoje rzeczy w towarzystwie policji, więc miał pewność, że Della go nie skrzywdzi. W 1994 roku, dwa lata po zawarciu małżeństwa, rozwód został sfinalizowany. Pod koniec 1994 roku Della zaprosiła swojego byłego męża do mieszkania, które wynajmowała, i urządziła kolację, na którą zaprosiła też kilku innych mężczyzn. David uważał, że było to po części zabawne, a po części żenujące. Tamtej nocy kolację przygotowywał mężczyzna o imieniu Daryl. Po tej kolacji Della i Daryl byli nierozłączni. Daryl urodzony w 1940 roku w chwili poznania miał 54 lata, natomiast Della miała 44. Para poznała się na portalu randkowym, nazywającym się Great Expectations czyli wielkie oczekiwania. Jeśli chodzi o Daryla, to chciał on ułożyć sobie życie na nowo ze stabilną, odpowiedzialną kobietą. Przed założeniem profilu na portalu randkowym jego rozwód został sfinalizowany. Rozstał się z kobietą o imieniu Janet, z którą był przez ponad 30 lat. Miał z nią czwórkę już dorosłych dzieci. Większość jego życia i myśli pochłaniała trudna i odpowiedzialna praca. Mężczyzna pracował jako kardiochirurg w dwóch szpitalach. Według przyjaciół Darel czuł się bardzo samotny i chciał, aby ktoś wypełnił tę pustkę. Miał trudny charakter, o czym wiedzieli jego znajomi, rodzina oraz podwładni. Chciał więc znaleźć kobietę, której nie przeszkadzałoby to, że bywał kapryśny i skłonny do inicjowania kłótni. Pomimo trudnego i specyficznego charakteru Darel był uważany za znakomitego lekarza. Miał ogromną wiedzę i doświadczenie, potrafił ciężko pracować i nie przerażały go trudne przypadki. W tej dziedzinie jako kardiochirurg nie miał sobie równych. Jeden z jego współpracowników mówił: Darel mógł kontrolować sytuacje, których nie można było kontrolować. Dlatego przez długi czas mężczyzna utrzymywał dobrą pozycję w szpitalu. Jego ciężka praca przekładała się na zarobki. A jako, że pracował na dwa etaty, pieniędzy było dwa razy więcej. Mógł pozwolić sobie na wygodne, przyjemne życie. Miał dom, duży nowy samochód, zapewniał byłej żonie utrzymanie. I pomagał finansowo dzieciom, z którymi utrzymywał dobry kontakt. Kiedy oznajmił swoim bliskim, że poznał tę jedyną, wszyscy nie mogli się doczekać, aby poznać jego wybrankę. Z wyglądu Della, przedstawiająca się nadal jako Dante, nie mogła bardziej różnić się od swojego partnera. On miał ponad 1,90 m, ważył sporo, i jego ręce, stopy oraz twarz były duże. Natomiast Della była drobną kobietą. Cztery miesiące po pierwszym spotkaniu w 1994 roku para wzięła ślub. Della przejęła nazwisko męża i w dokumentach nie podała poprzednich małżeństw. Jak powiedziała swojemu piątemu mężowi, całe życie czekała właśnie na niego i nie miała wcześniej okazji zakochać się. Dante i Daryl Sartorius zamieszkali razem w dużym domu. Della miała wszystko, czego tylko zapragnęła: samochód, ubrania, biżuterię. Darylowi nie zależało na ekstrawaganckim życiu, ale chciał spełniać wszystkie zachcianki swojej żony. Della nie chciała poznawać znajomych swojego męża, ponieważ, jak mówiła, było to geriatryczne grono. Prawie wszyscy znajomi zauważyli, że Daryl wydawał się inną osobą. Był zakochany, jak nastolatek. Podczas gdy z zachowania Dante wyczytali, że była zdystansowana, tak jakby nie zależało jej na mężu. Dopiero po ślubie pan Satories zaczął odkrywać mniej przyjemne cechy swojej nowej małżonki. Potrafiła być zabawna, romantyczna, uczuciowa, ale miała wiele negatywnych cech była zaborcza i zazdrosna nie tylko o potencjalne rywalki, ale też o znajomych i rodzinę Daryla. Chciała mieć go tylko dla siebie, reszta nie miała znaczenia. Ponadto była pełna sprzeczności z jednej strony była perfekcjonistką i pedantką. Która nie potrafiła zjeść w restauracji, jeśli zauważyła, że ktoś dopiero co posprzątał. Jak tłumaczyła mężowi, obrzydzało ją to, że kiedy ktoś zamiatał, kurz unosił się w powietrze i przenosił się na potrawy. Daryl uważał początkowo te dziwactwa za urocze, ale szybko zaczęły mu przeszkadzać. Na przykład, Della nigdy nie piła niczego do końca. Uważała, że trzeba zostawić kilka łyków napoju, ponieważ na samym dnie zbiera się ślina. I chociaż w wielu kwestiach nadmiernie dbała o higienę, nie dbała o czystość w domu. Nie przeszkadzały jej brudne naczynia, stosy prania i Daryl był zmuszony zatrudnić pomoc do sprzątania. Chcąc zadowolić żonę, mężczyzna kupił nowy, duży dom w pięknej, ekskluzywnej okolicy Symes Creek w Cincinnati. W domu było miejsce dla wszystkich dzieci Daryla, co mężczyzna chciał wykorzystać. Zapraszał tam m.in. swoją córkę, Debrę której Della nienawidziła. Dziewczyna miała dwadzieścia kilka lat i studiowała oraz pracowała. Della była przeciwna, aby jej mąż przekazywał córce jakiekolwiek pieniądze. Była to jedna z wielu pierwszych czerwonych flag. Zarobki Daryla były naprawdę duże. Mężczyzna zarabiał około kilkadziesiąt tysięcy dolarów miesięcznie, przy czym sam prowadził stosunkowo prosty styl życia. Lubił wydawać pieniądze na innych, na swoją żonę i na swoje dzieci, którym mógł pomóc. Więc nie rozumiał, dlaczego nie mógł przekazać córce pieniędzy i wesprzeć ją na start, skoro mógł sobie na to pozwolić. Della chciała otrzymywać większe kieszonkowe niż dzieci mężczyznę. I kiedy opłacił ich studia, musiał w ramach rekompensaty kupić jej trzy futra, żyrandol z kryształu i inne rzeczy. Pod koniec 1995 roku stało się jasne, że Daryl nie jest szczęśliwy w małżeństwie. W okresie świątecznym chciał spotkać się z terapeutą i rozpocząć terapię. Na pierwszym spotkaniu mężczyzna przyjechał wraz ze swoją żoną, która wydawała się bardzo zaniepokojona jego stanem. Terapeuta dowiedział się, że to ona nalegała na spotkanie. Podejrzewała u swojego męża głęboką depresję. Pomimo tego, że Darrell twierdził co innego. W obecności terapeuty, na początku 1996 roku, Darrell opowiedział o swoich obawach. Nie czuł się usatysfakcjonowany małżeństwem i chciał wziąć rozwód z Dellą, ale wtedy ona zaczęła grozić, że powie jego znajomym, że jest impotentem, że ma tak ogromne hemoroidy, że nie potrafi się wykąpać, przez co śmierdzi. A Darrell bał się, że to zrujnuje jego karierę. I oskarżenia związane ze złym stanem zdrowia i brakiem higieny, i tym, że Della przekazała, że powie o jego oszustwach podatkowych. Jeśli chodzi o oszustwa podatkowe, nic z tego nie było prawdą, ale Darrell bał się, że przez to straci pracę. W czasie kolejnego spotkania Darrell otworzył się przed terapeutą. Powiedział, że czuje się uwięziony, dosłownie i w przenośni. Spał z krzesłem przystawionym do drzwi, ponieważ bał się, że Della go zabije. W tamtym czasie dowiedział się, że jego żona jest bardzo mściwa i chciała zemścić się na byłych partnerach, więc podpaliła ich dom lub doniosła na policję. Daryl powiedział o swoich obawach swojej żonie, dzieciom oraz przyjaciołom. Ponadto zadzwoniła do niego Olga, matka Deli, i powiedziała, że jej córka jest niebezpieczna. Pod koniec stycznia 1996 roku Daryl skontaktował się ze swoim szwagrem. Wiedział, że szwagier pracuje w policji i zapytał, co powinien zrobić. Della trzymała przy sobie broń, którą ukradła byłemu partnerowi, Davidowi. Szwagier, jak i adwokat specjalizujący się w rozwodach, zasugerowali, aby przekazał broń policji. Nie udało się jednak tego zrobić, ponieważ Dante trzymała broń przy sobie. Więc od stycznia Daryl, w obawie o własne życie, spał w kamizelce kuloodpornej. Pod koniec stycznia Della rozmawiała ze swoją przyjaciółką i powiedziała jej, że nie jest szczęśliwa w małżeństwie i podejrzewa, że mąż ją zdradza. Powiedziała: Zamierzam się go pozbyć. Może go otruje. Zobaczymy. W lutym Della skontaktowała się z pracownikiem banku i powiedziała, że jej mąż wyczyścił jej konto bankowe. Konto zostało zamknięte, a Della, jak tłumaczyła później policji, kupiła rewolwer, chcąc bronić się przed agresywnym mężem. Wszystko zaczęło wracać do normy. Przynajmniej tak myślał wtedy Darrell. Dante była spokojniejsza. Chciała, aby wycofał papiery rozwodowe, ale było już za późno. Był pewien, że chce się z nią rozwieść. Wiedział, że jest nieprzewidywalna, więc szykował wniosek o zakaz zbliżania się. 16 lutego Della spotkała się z koleżanką w restauracji. Powiedziała jej wtedy, że Daryl wspominał, że chciałby odebrać sobie życie. Kolejnego dnia, 17 lutego, Della odebrała nową broń. Tego samego dnia skorzystała z bezpłatnej lekcji strzelania. Wieczorem zadzwoniła do swojej siostry mieszkającej w pobliżu, młodszej siostry Niki, i zapytała, czy chce z nią pójść do kina. Do spotkania wtedy nie doszło, ponieważ Nikki miała plany. Tego samego dnia Darrell udał się na spotkanie z psychiatrą, a później, jeszcze przed południem, pojechał do szpitala. Mężczyzna zrobił obchód po jednym szpitalu, następnie pojechał do drugiego i personel obu tych szpitali zeznał, że tamtego dnia jego zachowanie nie było nadzwyczajne. Przed godziną 21 mężczyzna pojechał do sklepu, kupił kilka artykułów spożywczych, a następnie skierował się do domu. Dzień później, 18 lutego, Dante ponownie zadzwoniła do siostry i zapytała, czy ma ochotę pójść do kina. Niki zapamiętała, że było to niezwykłe, jeśli chodzi o jej siostrę. Dante nie kontaktowała się z nią przez kilka miesięcy, aż nagle zadzwoniła do niej i naciskała na spotkanie. Kiedy siostra odmówiła, Della zadzwoniła do swojej przyjaciółki i zostawiła kilka wiadomości na poczcie głosowej, prosząc o spotkanie. Tego samego ranka pracownicy szpitala zauważyli, że doktor Sartorius nie odpowiada na telefony, więc poinformowano o tym policję. Funkcjonariusze pojechali do domu mężczyzny znajdującego się w zamożnej części miasta i policję do domu wpuściła żona mężczyzny, Dante. Powiedziała, że nie widziała swojego męża od kilku dni, ponieważ mierzyli się z kryzysem w małżeństwie. Na prośbę funkcjonariuszy zaczęła szukać go w całym domu, a kiedy zeszła do piwnicy, krzyknęła: O mój Boże! On odebrał sobie życie. Wielu śledczych naciskało, aby jak najszybciej zamknąć tę sprawę. Wyglądało to tak, jakby nieszczęśliwy i niezadowolony z małżeństwa mężczyzna odebrał sobie życie w piwnicy. Przed sekcją zwłok udało się ustalić, że śmierć nastąpiła na skutek postrzału w głowę. Pasowało to do teorii śledczych, ale rozpryski krwi w piwnicy oraz rana postrzałowa sugerowały co innego. Bo wskazywały na to, że broni używał ktoś inny. Potwierdził to raport z sekcji zwłok, wydany kilka dni po śmierci Daryla. W dniu pogrzebu, 27 lutego 1996 roku, odczytano raport. Daryl miał dwie rany: raz strzelono do niego z odległości kilku metrów, a później z bliskiej odległości. Na tej podstawie sformułowano tezę: Della strzeliła do męża, kiedy ten był odwrócony tyłem. O czym świadczyły odciski palców znalezione na broni, oraz rozpryski krwi, a później ułożyła pistolet w jego dłoni i strzeliła ponownie w głowę, aby wyglądało to tak, jakby mężczyzna sam się postrzelił. Tego samego dnia, krótko po pogrzebie, Della została aresztowana i oskarżona o morderstwo pierwszego stopnia. Nie mogła sobie pozwolić na opłacenie kaucji, więc była zmuszona poczekać na proces w więzieniu. Podczas dochodzenia ujawniono, że tak naprawdę nazywała się Della i używała wielu nazwisk. Nie był to pierwszy raz, kiedy miała związek z przemocą. Daryl był jej piątym mężem, a śledczym udało się skontaktować z czterema poprzednimi: z Joe'em, Ralphem, Grantem i Davidem. Pomimo tego, że ci mężczyźni się nie znali, mieszkali w innych stanach i nie mieli pojęcia o swoim istnieniu, opowiadali te same historie dotyczące byłej żony. Śledczy zaczęli krok po kroku odtwarzać sieć kłamstw Delli i jej powiązania. Daryl po złożeniu papierów rozwodowych tydzień przed śmiercią dowiedział się o prawie wszystkich kłamstwach żony. Jej prawdziwa tożsamość wyszła na jaw. Daryl wiedział, że nie ukończyła prestiżowego uniwersytetu, w przeciwieństwie do tego co twierdziła, nie prowadziła przedszkola i była wcześniej w związku małżeńskim. Podczas procesu prokuratura wykazała, że Della Sotorius miała poważny problem z odrzuceniem. Przemoc była wpisana w jej DNA i pomimo tego, że wcześniej próbowała skrzywdzić byłych partnerów, nie doznali poważnych obrażeń. Po wielu latach, w 1996 roku, po pięciu nieudanych małżeństwach, zdecydowała się zabić Daryla. Schemat był prosty. Jeśli rozwód zostałby sfinalizowany, Della zostałaby ponownie z niczym. Musiałaby mieszkać u swoich sióstr lub brata. Ale jako wdowa po śmierci Daryl'a uzyskałaby pieniądze z polisy ubezpieczeniowej i byłoby to coś w okolicy od 700 tysięcy dolarów do miliona dolarów. Podczas procesu jeden z prokuratorów powiedział: Tutaj cytat: Ta kobieta jest najniebezpieczniejszą osobą, jaką kiedykolwiek zobaczycie, ponieważ nie wygląda na taką. Della nie wypowiadała się podczas procesu co. Było taktyką obrony. Ława Przysięgłych uznała ją za winną i została skazana 7 czerwca 1996 roku. Została uznana za winną morderstwa pierwszego stopnia, użycia broni oraz posiadania substancji psychoaktywnych. Skazano ją na 23 lata pozbawienia wolności. Prokuratura wielokrotnie podczas procesu określała Delle jako czarną wdowę, która chciała pozbyć się swoich partnerów, a podczas mowy końcowej. Sędzia postanowił skorygować słowa prokuratorów. Powiedział: Myślę, że jest bardziej jak skrzydlica, ponieważ te ryby są piękne z zewnątrz, ale są niebezpieczne. Della utrzymywała swoją niewinność do końca życia. Po procesie próbowano sprzedać kolekcję biżuterii, aby opłacić koszty śledztwa i procesu. Pomimo tego, że ta kolekcja była pokaźna i składała się ze złotej biżuterii, drogiej biżuterii, Sprzedano ją za kwotę symboliczną, 5 tysięcy dolarów. Della mogła ubiegać się o zwolnienie warunkowe w 2013 roku, ale zmarła wcześniej, w 2010 roku, z przyczyn naturalnych. Miała wtedy 60 lat. Będąc w więzieniu, nie miała kontaktu ze swoimi bliskimi. Wszyscy, którzy ją znali, odwrócili się od niej i umarła jako samotna kobieta. Della była nazywana skrzydlicą, czy też ognicą, diabłem tasmańskim. Czarną wdową i modliszką. A ja jestem ciekawa, jak wy byście nazwali Delle Satories. Sprawa Deli jest inna niż te, które zazwyczaj pojawiają się na tym kanale, więc tym bardziej jestem ciekawa, co myślicie. Jakie są Wasze odczucia po przesłuchaniu tego podcastu? Dziękuję wszystkim za przesłuchanie podcastu do końca. Zachęcam do zostawienia łapki w górę czy subskrypcji. Dzięki temu kanał się rozwija. Życzę Wam miłego dnia. I trzymajcie się, do usłyszenia przy okazji kolejnego podcastu.